Festiwal w Radiu Opole. W naszym studiu już kolejna debiutantka, która pojawi się na opolskiej scenie. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Już jesteś po próbie generalnej, wszystko gotowe. Debiutujesz w Opolu po raz pierwszy, bo są tacy debiutanci, którzy już się pojawili na scenie, ale w tym koncercie na tej scenie pierwszy raz. Tak jest, pierwszy raz już po próbach, wszystko przygotowane, także miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli. Jaką piosenkę zaprezentujesz Państwu? Jaki jest pomysł na kreację? Zaprezentuję swoją własną piosenkę pod tytułem Drugi Plan. Drugi Plan. Sama napisałaś tekst, sama skomponowałaś muzykę. Jak to się stało, że w ogóle chciałaś się zgłosić do tego konkursu? Słyszałaś wcześniej o festiwalu w Opolu? Czy po prostu to była kolejna rzecz? A konkurs to wyślę, czy specjalnie przygotowałaś utwór właśnie pod ten festiwal? Ja oczywiście śledziłam bacznie festiwal, ale zostałam do niego wytypowana dzięki fundacji pani Ani Dymnej mimo wszystko. I właśnie specjalnie na tą okazję przygotowałam swoją piosenkę. To jest takie wyjątkowe, kiedy wiesz, że ta piosenka już jest tworzona na festiwal. To co chciałaś przekazać o polskiej publiczności już komponując i pisząc ten utwór? Myślę, że chciałam jak najbardziej oddać emocje, w jakich aktualnie jestem, pisząc ten tekst. I chciałam, żeby ludzie też poczuli tą piosenkę i mogli się z nią utożsamiać. Utożsamiać? To znaczy, jakie emocje chciałabyś wzbudzić w publiczności? W publiczności pozytywne, mimo tego, że piosenka do wesołych nie należy, ale myślę, że jeżeli piszemy o tym, co aktualnie czujemy, jest lepiej i trafia to do serca. Widziałam, że ta twoja kreacja jest dosyć taka pokaźna. Czy mogłabyś zdradzić trochę, jak będziesz też wyglądać? Bo naprawdę to się dobrze prezentowało. Bardzo dziękuję. Była to bardzo, bardzo szeroka spódnica, także mam nadzieję, że żadnych potknięć o nią nie będzie. I do tego jest czarny kombinezon i moje piękne, potężne buty. No właśnie, bo to też nie jest takie łatwe, żeby się przedostać tymi kulisami, żeby nie zniszczyć tej kreacji. Ta scena jest nowa, to jest debiut, to jest legendarna scena. I jakoś masz taką specjalną technikę, żeby sobie wyćwiczyć to wejście? U mnie wszystko jest spontanicznie, nigdy nie wiadomo, co się zadzieje, także po prostu idę na żywioł. Powodzenia w takim razie i do zobaczenia, być może z Karolinką. Mam taką nadzieję, do zobaczenia. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Opole 2023. Największe przeboje z opolskiego amfiteatru.